O, dzień dobry, właśnie teraz nagrzałem sobie bigos. O, kupiłem sobie boczek. O, i z chlebem bożym. A to nagrzałem na patelni sobie bigosik. Bo pan Krzysztof na nic nie ma, ogółem czasu święta. I o, on sobie już czasopisma już pisze, skargi nie wiadomo na co. To jest cały prezydent, on nie wiadomo na co ty liczysz. Pisze skargi. Ja powiem właśnie. Dostał od ludzi pieniądze przed świętami, całe te, i nawet światła nie ma, i nie będę wrzucał dzisiaj na komputer. Pisze do pana prezesa Dąbrowskiego, Mieczysława Dąbrowskiego, patencję, ponaglenie, bo zdałem pismo w sprawie paragonów, że niesprawiedliwie, że on żąda na zwrot butelek po piwie na paragony, raz. Druga sprawa. A po co ty pijesz? Po co kupujesz piwo? Po co pijesz? To nie tylko ja kupuję piwo, ale i ludzie kupują. I proszę, takie rzeczy to są święta. I chciałem dla wszystkich ludzi podziękować, że dzwonicie do mnie i chcecie ze mną rozmawiać. Ja będę nagrywał, ale dzisiaj nie będę wrzucał te. I chciałem jeszcze pozdrowić, kogo ja miałem. Zapisałeś. Z Lublina. Ogółem cały. To jest z Chełma. Koło Lublina. Koło granicy. Chciałem pozdrowić z Chełma Panela i że cię a ty Łaciaty. A i Łaciaty. Bo ty tak napisałeś, że to ciężko rozczytać jest. Też z Chełma. I też z Chełma. I wszystkich wspaniałych ludzi. Bo trzeba to normalnie pisać, a nie wykręcać te litery. To nie wykręcone. Jak? Z Chełma. Pisze jak raz. Nie wykręcone? Nie. O, twój notatnik. Notatnik twój, tak jak policjant. Wszystko twoje notatniki. I chciałem powiedzieć, nie, ja to, będę łaciaty, sobie... to wy. Dobra, proszę cicho bądź. Mi tutaj nie jesteś ty potrzebny. Po prostu ty nie nagrywasz. Sobie nagrywaj, o. I będę z chlebkiem bożym. O, i to moje śniadanie. No, dziękuję. I którzy mnie oglądają, bardzo świetnie dziękuję was. I smacznego wam wszystkim życzę.